znów wyznaczasz nowy kurs, prawda? Prądy przed nami wciąż się zmieniają. Musimy się dostosować i przejść dalej, jeśli chcemy zakończyć podróż. A skąd będziemy wiedzieć, że jesteśmy na miejscu? No, trochę nie wyszło przywitanie. Co tam u was? Powiedzcie, drodzy widzowie, co tam u was? Jak tam u was? Co u was słychać? Powiedzcie mi, powiedzcie. Przecież nie gryzę, nie? Dobra, tak na serio to hejka z tej strony. Wasz strategik, a może nie wasz, zależy od was, jak tam chcecie. Co ja chciałbym powiedzieć aż tak ciekawego, aż tak interesującego? Chciałbym mianowicie ogłosić, że to jest kolejny odcinek z gry Sid Meier Civilization 6, a to jest odcinek 9. Mi dość, no powiedzmy, tak sobie idzie. Co jeszcze? Fajnie jest. Leci jak leci. Mamy już czasy współczesne, żeby nie było. Czasy, no powiedzmy, już prawie takie nasze, nie? Takie sobie. My sobie tymi osadnikami tutaj podlecimy. Co zrobimy? Osadników chciałbym sobie zbudować, bo byliby mi strasznie potrzebni. Ostrzelać mi stolicę. No, w poprzednim odcinku zdobyliśmy sobie miasto Chainai. Dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze to określiłem. Chainai. Co jeszcze? Idziemy do przodu. Za 10 tur zbadamy sobie węgiel, przez co będziemy mogli budować pancerniki. Tak, drodzy widzowie, dobrze słyszeliście. Pancerniki. Czyż to nie wspaniałe? Konica tutaj zostaje. Artyleria. Tutaj coś jest, nie? A nie. Dobra, konica, podejdź mi tutaj. Samoza, tak? Dobra, na wszelki wypadek zostanę sobie tutaj.
I tarta. Ta artyleria. Już mi się pomyliło słownictwo złota. Zostanie i będzie pilnować sobie tego rewiru. Albo nie. Ona sobie pojedzie tu. Dobra. Opadamy w technologii, co za. Herbatkę sobie zrobiłem. Ole, jesteśmy do tyłu. Co to są za frag? Rzym. Indie. Broni termojądrowej, panie. Czołgi, samolotciki, robociki, łodzie podwodne, jej. Dobra, tak na serio to gramy. A, dobra, która jednostka jest bez rozkazu? Ci, no to mają iść tu, ta. Pomijcie tury. Perykles i Gorgo. Są dalej ode mnie. Perykles w Fokai. Ale się cieszę. Dowiaduję się, że splądrowała kopalnię wroga, wykorzystując konnicę. O panie, ale się cieszę. Więcej udogodnień. Więcej udogodnień. Ludzie! Co wy macie z tymi udogodnieniami? Udogodnieniami. Proszę mi powiedzieć, proszę mi powiedzieć, co to ma być? Akurat telefon, wiecie co? Dobra. Ja się... Ja z wami... Dobra. Zrobię krótkie cięcie, tylko skończę ten atak. Dobra. Robię cięcie. Zaraz wracamy po krótkiej przerwie. Dobra, drodzy widzowie. Już jestem. Artyleria tak daleko nie musi iść. Tutaj się ufortyfikuje. Bo za niedługo, no, nie tak za niedługo, ale za jakiś czas będziemy mieli wojnę z tymi, z tamtymi. Dobra, jestem. Nowe miasto, super, bomba. Starożytne mury, bo jesteśmy na terenie bardzo niebezpiecznym. Nie mam tyle kasy, nie? Która jednostka jest w produkcji, nie? Dobra, hop. Wyjdziecie tutaj. No, ten 9 odcinek zbytnio wiele nie zrobił, więc... Właśnie ludzie zignorujemy to. Super. What the hell? To jest źle, ale... największy dochód da mi dochód z Farasolą. A nie. Eretrium. Dochód muszę mieć i to sporadę. Gdzie jeszcze? I tu. Powiedz mi, co knują w... Co jest najbliżej mnie? Ateny. Nie, skoro z Ereti ciągnę taki dochód, to w Ereti. Eretia. Dobra. Naprawę. Co ja tu mógłbym ciekawego, aż tak ciekawego zrobić? Dobra, wy tam. Wy tu. Wy też pójdziecie tutaj, nie? Tutaj byście sobie poszli.
artyleria tu. Byśmy musieli zaatakować od południowego wschodu i od północy, żeby oni się załamali. Ale coś tak sądzę, że szybko z nimi nie pójdzie, więc... Dobra. Stocznie, stocznie, ojej, stocznie. Co to jest? Rycerze, tak? Tu jesteście tu, no to... Artyleria też się ufortyfikuj. Dobra, wy tutaj stańcie i jakby co. Wszystkich się podbędziecie. Targowisko na prawo. Zmiasę na 8 poziomie, więc spoko. Ale z tego co widzę, to on... A nie, mury ma, mury ma. Ten 9 odcinek zbytnio nic nie zrobił. Nic nie zrobiłem w tym odcinku. Ale to... dobra. O nie. Tutaj staniemy. I tu się ufortyfikujemy. Hinduizm. Buddy. Super. Samozy. Eretrie. Czekajcie, tu... dwie tury. Dobra, to my jeszcze te dwie tury pociągniemy. Dziękuję. Dość tacy agresywni. Biznesowa. Co tutaj jest? Tu jest... Skład rzymski ósmy, bo to nie jest mi zbytnio do szczęścia potrzebne, więc to targowisko tutaj chciałbym zrobić sobie budowniczych, ale długo. Naprawę. Nie, czekaj. Czekaj. Hop. Pomnik, o. Macie się ufortyfikować. Wyjdziecie tu. Napraw. Tu napraw. A czekaj. Jest możliwość. Dużo kasy dałem, ale to się potem opłaci. Zobaczycie. To bym połączył. Byłoby dobrze. Tak 20 na turę dostajemy to. Dobra. A jeszcze tutaj chciałbym osiedlić się. O nie, dobra, tu, żeby mieć dostęp do tego wszystkiego. Udogodnienia, wszędzie to udogodnienia. Wszyscy moje, wszystkie moje miasta z Erecją muszą lądować. Kanalizację arenę, nie wiem. Dobra. Ja się z wami zaraz będę żegnał, więc... Tak, zaraz z wami będę się żegnał, więc spokojnie, nie bój żaby. My to wszystko ogarniemy. Czemu dogodnienia macie takie niskie? Ja chcę te trzy tury jeszcze podciągnąć, żeby nie było. No, wyrobię się w czasie. Racjonalizm. A to może być. I to nie przeszkadza. Dobra, naprawiliście chłopaki. Gucia.
atrakcyjność nie jest aż tak wcale potrzebna, więc... Dobra... O, latarnia jest faros, okej. Tutaj czy tu? O, to jest pytanie. Jak tu, no to... Chociaż tu byłoby fajnie, bo... Faros. O tu, bo tak na środku, ale to bym wtedy... ruch zablokował, nie? A to, o co mi nie chodzi, żeby ruch zablokować? Spoko. Dla pani wszystko. Chociaż dziwnie wyglądasz, ale okej. Stanowisko na słuchowe. Ale nie mogę już wam robić tych udogodnień, bo to... Górniczowie, trzy tury, okej, dobra. Bo to wiecie, to... Ale Jerozolima ma fajne tereny. Przyznam, fajne ma. Uruchom inspirację do drogi. Trudno powiedzieć, czy ludzkość zyskała z triumfalnego marszu nauki coś poza silnikiem parowym. Moim zdaniem zyskała. Dobra, oto tym pięknym akcentem znalezienia silnika parowego już. Oto tym pięknym akcentem kończymy. Tylko wiecie co, ja bym sobie jeszcze wybrał... Co to jest? Dobra, giełdę, bo... Hop. Coś ja chciałem. A, właśnie. Dobra, to wszystko połączę między sobą. Okej, mieliście iść tutaj. No, mieliście iść gdzie indziej, ale okej. Tutaj, A teraz to szybko się będzie rozwijać, dobrze. Więc... Dobra. Tym oto akcentem, czyli to kolejną turą, syndromem kolejnej tury, zakończymy to wszystko, więc... Czyli to mnie zaboli, rozumiem. Fichlerz. Ejdo, jeszcze się z wami nie pożegnam. Jeszcze muszę tą turę wpuścić sobie, a co tam nie. Węgiel tutaj, a na moich ziemiach jest jakiś węgiel. What the hell? Co to ma być? Ciekawe, nie powiem, że nie. Zaniku muszę, bo tutaj węgiel. Gdzieś jeszcze węgiel mam? Tylko zobaczę, gdzie mam węgiel i już kończymy, bo to się przedłuża w nieskończoność, więc... Dobra. Chyba tylko w jednym miejscu mam węgiel, więc... Okej. Albo jeszcze sprawdzę. Ale jestem do tyłu. Do tyłu, jak nie...
tak do tyłu, że oh my god, oh my god. Gwintowanie, co to mi da? Ranger. Nie. Stal, pancernik, co ja mam już spadane. Części zamienne, piechota. Bom, 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 bom. Dobra. O, to by się przydało. Dobra. Co tam każecie? Co tam chcecie? Co tam możecie? O, plus jedno udogodnienie. Stwa do obszarów mieszkalnych. Udogodnienie zrobimy im. Tu zrobimy naprawę. O nie, czekaj. Fabrykę z łaźnią. Dobra, nie będzie tutaj. No, bo zapuszczałem tą górę. Trudno. Naszym zadaniem w następnej turze będzie przejęcie tego węgla za wszelką cenę. Przy okazji będzie dobry dostęp, bo... Jaką obietnicę? Panie, ja tam tylko stoję. Zero węgla, co za pech. Nasze wojsko poznało sposób na łączenie dwóch jednostek w korpus. Ten nowy szczebel organizacji wojskowej jest o wiele potężniejszy niż ich standardowe odpowiedniki. To nacjonalizm jest przyczyną powstawania narodów. Nie odwrotnie. O, to jest fajne. Wiecie co, ja bym sobie jeszcze wybrał... Okej, zatwierdzimy to. Wybierzemy jeszcze ideę i wtedy zakończymy, o. Inżynier cywil, inżynieria cywili. Na, cywilna. Diamenty właśnie, szmaragdy i diamenty, chciałbym tobie dać. Szmaragdy i diamenty, chciałbym tobie dać. Dobra. Nie, to... Ale idiota jestem. Dobra, drodzy widzowie, ja się już tutaj z wami żegnam, żeby nie było, bo znowu puszczę turę i co wtedy? Co wtedy? Chociaż... Wiecie co, jeszcze bym sobie zbadał. Wow, tyle to ja też wiem, wiesz? Ty, wybudowniczowie, chodźcie mi tu. Tutaj chciałbym młyn wodny, ja chciałem jabłata. I tu, tak? Tu i tu. Pomnik? Nie. Nie to, co trzeba zrobić, super. Musimy uzbierać jak najwięcej dochodu. Dochodu, bo jak na scenie wojny, to wiecie, to kurek zostanie zakręcony i taka cicha, wiecie. Więc musimy się przyszykować. Ekonomia to temat, w którym nieszczególnie szanuje się życzenia rozmówców. Ciekawe. Dobra, oto tym pięknym akcentem ekonomii kończymy. Ja się z wami żegnam. Hej, cześć i czołem. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Narka.